W momencie udostępnienia wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, spółka w opisie swojego walnego zgromadzenia, oprócz informacji o zarejestrowaniu walnego zgromadzenia, znajduje dodatkowy status informujący o udostępnieniu wykazu osób uprawnionych przez Krajowy Depozyt. Przejdźmy zatem do zapoznania się z funkcjonalnością zarządzania uprawnieniami i pełnomocnictwami do udziału w walnym zgromadzeniu. Możemy to zrealizować z wykorzystaniem przycisku Uprawnienia Pełnomocnictwa. Na ekranie Uprawnień i Pełnomocnictw dostępne są cztery listy. Lista zagregowana, lista KDPW, lista emitenta oraz lista pełnomocnictw. Lista zagregowana prezentuje dane zbiorcze z dwóch list. Z listy KDPW oraz listy emitenta. W górnej części każdej z list dostępna jest informacja o łącznej liczbie wyemitowanych akcji, łącznej liczbie akcji objętych listą uprawnionych oraz łącznej liczbie zaświadczeń objętych listą uprawnionych. W ramach listy dostępne są oczywiście funkcjonalności wyszukiwania tekstowego. Dość łatwo możemy zarządzać taką listą i jej zawartością. Dodatkowo każdą z list można wyeksportować do formatu XLSX oraz XML. Kolejną z list jest lista bądź wykaz uprawnionych z KDPW. Tutaj podobnie znajdujemy zbiorcze informacje o łącznej liczbie akcji na okaziciela zarejestrowanych w Krajowym Depozycie, łącznej liczbie akcji objętych listą uprawnionych oraz łącznej liczbie zaświadczeń objętych listą uprawnionych. Funkcjonalności na tej liście są analogiczne do listy zagregowanej. Kolejną listą jest lista emitenta. W ramach tej listy to spółka zarządza nadawaniem uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jeżeli w ramach rejestracji walnego zgromadzenia spółka wskazała liczbę akcji przechowywanych poza krajowym depozytem, z tego poziomu spółka może zarządzać tymi uprawnieniami. W pierwszym kroku warto zapoznać się z funkcjonalnością dodawania uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Możemy to zrealizować poprzez wypełnienie prostego formularza. W pierwszym kroku wybieramy informacje o źródle uprawnień. W standardowym przypadku źródłem takich uprawnień będzie oczywiście spółka. Natomiast zdarza się, że pomimo iż akcjonariusz wystąpił do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie zaświadczenia o uprawnienie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, informacje o takim uprawnieniu nie zostają przekazane do Krajowego Depozytu, w związku z czym taki akcjonariusz nie znajduje się na wykazie z Krajowego Depozytu, który udostępniany jest spółce. W takim wypadku aplikacja umożliwia spółce dodanie takich uprawnień do aplikacji e-voting na podstawie informacji w zaświadczeniu wystawionym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W naszym przykładzie uznajmy, że źródłem uprawnień będzie spółka. W kolejnym kroku musimy określić typ uprawnionego. Czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy też osobą niebędącą osobą fizyczną. W kolejnym ruchu wprowadzamy nazwisko i imię właściciela, ewentualnie nazwę firmy, pod jaką funkcjonuje akcjonariusz. W przypadku akcji innych niż akcje na okaziciela zarejestrowane w Krajowym Depozycie, kod ISIN nie jest wymagany, ponieważ nie ma obowiązku, aby taki kod dla takich akcji został nadany. Natomiast jeżeli źródłem uprawnień jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w tym przypadku, kod ISIN staje się na tym formularzu polem obowiązkowym. W naszym przykładzie możemy to pole po prostu pominąć. Kolejne informacje to informacje dodatkowe, takie jak adres e-mail umożliwiający przekazanie kodu autoryzującego do potwierdzenia uprawnień przez tego akcjonariusza, numer zaświadczenia, liczba akcji, na które opiewa to uprawnienie oraz oczywiście mnożnik liczby głosów na akcję,
Jeżeli akcje są uprzywilejowane co do głosu, wartość ta będzie większa niż 1, jeżeli nie, będzie to zawsze jedna akcja, jeden głos. Po uzupełnieniu takiego formularza możemy dodać takie uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jak widzimy, nasz akcjonariusz pojawił się na liście emitenta i w tym samym momencie akcjonariusz otrzymał wiadomość mailową informującą o nadaniu uprawnień do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Jeżeli spółka chciałaby w jednym ruchu dodać wiele uprawnień w sposób odmienny niż uzupełnienie formularza dla poszczególnych akcjonariuszy, istnieje możliwość importu pliku CSV z wyszczególnionymi uprawnieniami dla wielu akcjonariuszy. Zaimportujmy więc taki plik. Format pliku jest dostępny na formularzu importu, można go pobrać i uzupełnić. Po uzupełnieniu i zapisaniu takiego pliku zaimportujmy go do aplikacji. Importowanie uprawnień przebiegło pomyślnie. Aplikacja informuje nas, że zaimportowano poprawnie 4 uprawnienia. I jak widzimy, te uprawnienia zostały również dodane do listy emitenta. W każdym momencie emitent może podejrzeć szczegóły takiego uprawnienia, które wystawił, i je w odpowiednim zakresie, jeżeli jest taka potrzeba, wyedytować. Po zapisaniu takiej edycji oczywiście informacja mailowa zostanie przekazana do wskazanego uprawnionego. W przypadku, gdyby spółka chciała usunąć nadane uprzednio uprawnienia, również istnieje taka możliwość. Analogicznie i w tym przypadku akcjonariusz otrzymuje wiadomość mailową o usunięciu jego uprawnień do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Przejdźmy zatem do ostatniej z naszych list. Jest to lista pełnomocnictw, na której emitent znajdzie informacje o pełnomocnictwach ustanowionych do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Na liście głównej mamy informacje o danych pełnomocnika, danych jego mocodawcy, uprawnieniu do głosowania oraz liczbie głosów. W przypadku każdego z takich pełnomocnictw możemy oczywiście wyświetlić jego szczegóły, gdzie poznamy pełny zakres ustanowionego pełnomocnictwa, a także uzyskamy wgląd do załączonych dokumentów potwierdzających ustanowienie takiego pełnomocnictwa. Przede wszystkim spółka ma również dostęp do adresu e-mail pełnomocnika, a więc jeżeli spółka wykryje jakieś nieścisłości bądź braki, w każdym momencie może z takim pełnomocnikiem się skontaktować w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeżeli natomiast spółka uzna, że takie pełnomocnictwo jest nieważne bądź wadliwe, w każdym momencie może takie pełnomocnictwo odrzucić. W tym momencie, w przypadku odrzucenia takiego pełnomocnictwa, zarówno akcjonariusz, który pełnomocnictwo ustanowił, oraz jego pełnomocnik otrzymują wiadomość mailową informującą o odrzuceniu pełnomocnictwa przez spółkę.